Ile to jedna druga? Nie oglądaliśmy tego, nie? Turysta. No nie. Ile to jedna druga dodać 0,5? Jeden. Jedna druga też? Ciekawe, ty wiesz, czy ty wiesz. To ci podpowiem może. O, podpowiedz. Bo to masz jedna druga, to masz połowę z jednego, nie? A no. 0,5? No. Ile to jest? Połowa dodać połowa? Jedna piąta? Ja pie***e! Kurwa, co? Cześć, z tej strony Piotr Dybski i dziś sprawdziliśmy wiedzę graczy. Ile to jest 20% z 500? 250. 500 to jest to. Bardzo ładnie. 150 zł. A ty ile byś tam... Czemu złoty, kurwa? What? 20% z 500 to jest... No jedna piąta, bierzesz 500, dzielisz na kurwa jedną piątą i masz stówę. Czego oni nie rozumieją? To 25. A nie, 20%. To dobra. Byłoby 25%. Dobra, sekunda. 20% z 500 to jest 200. Czysto. Nie, no nie, nie wiem, w procentach to też nie. Co jest kurwa z tym typem z tyłu? 200. Czysto. Pana tego tu. Nie, wiem, w procentach to też nie. A co jest kurwa? Nie w tych. No. 20% z 500. 2,50. 2,50. Nie, on powiedział dobrze i zaraz się pomyli. Pewnie 125. O, 25? Ja pierdolę. 25, to 50. Więc. 75. Ej, mam pytanie do tej typiarki. Czemu ty sobie tego nie policzysz w głowie, tylko rzucasz losowe cyfry i modlisz się, żeby trafić? Tak ciężko to wziąć, policzyć? Strzela losową liczbę i mówi tak, albo zatrafię. 5. No więcej. To 50. No, i mówi to 50, czyli strzela dalej. Więc. 75. Dalej nie trafia. Kto napisał lalkę Prusa? Prus. Jaki fajny cosplay. Prus. Tak jest, Bolesław Prus, strzelisz jakiegoś autopatriotara? Nie, nic mi nie przychodzi kompletnie. Tolkę Prusa? O kurde. Mickiewicz? O! Nie wiesz, który polski pisarz? Kocham moją panią z polskiego. No. To co, strzelisz mi jakiegoś polskiego pisarza, który by napisał lalkę Prusa? Sienkiewicz. Nie. No dobra. Nie upokorzę się. A co to za anime, widzowie? Miss Input? Którym by napisał lalkę Prusa? Co to za anime? Jakiś pewnie Sao? Co to jest? No dobra. Nie upokorzę się. Genshin? Takiej narodowości. Aha. Może pruskiej? Tak. Ja pierdolę. Piłsudski. Pan też jest z historii polskiej, ale może wiesz. Piłsudski! To jest Piłsudski chyba. Super. Nie pochodzisz stąd, a wiesz. Alin. Nie mogę. Powiedziałeś, że jest prezydentem Polski, że był prezydentem. A chrobry. Yeah. Nie, jak to dzisiaj było? Już powiedziałeś, że on był prezydentem Polski, powiedziałem, że nie był. Że był królem Polski, a powiedziałem, że nie był. Prus? Józef Stalin! Mi się wydaje, że to jest Stalin. Stalin? Wiem, ale nie powiem. Józef Stalin? Po raz enty ktoś mi to mówi, jak możecie tak? No bo jest podobny. No. Nie jest, kurwa. Oni nie są podobni, jedyne co mają to jest duży, intensywny wąs. I to jest tyle, kurwa. O pewnie nie. Czyli... O kurwa. Nie? Oj nie. O kurwa. Tak? Co to jest Sakwana? To nie była rzeka? Rzeka w... Jest, dobrze pamiętałem. Francji. Pięknie. Miasto. Gdzie by się takie miasto znajdowało? To w Afryce. Jakaś roślina może? Kojarzy mi się ze swego rodzajem jakieś torebki. Ja bym obstawiał... Sakiewka! Strzelam na wyspę. Ty lubisz wyspy chyba. Tak, ja lubię wyspy. No to będzie może na ubranie. Czy nie? Kto je nosi? Ksiądz. Sutanna. Albo ministranci. Sekwana płynie korytem rzecznym. W jakim kraju? W jakim kraju? Bo zgadza się. W Afryce? Oj. Jakaś nacja? Sekwana to jest pustynia? Ile to jedna druga dodać 0,5? Jeden. Jeden. Pięknie. Viper ma ogar. Tak? Nie. Jak chuj 0,9? Jak on to zrobił? Ty co? To jest 0,5 dodać 0,2, 0,7. 2? Jedna druga też? Jakoś nie? Ciekawe, ty wiesz, jak? Nie wiem. O, to masz jedna druga, to masz połowę z jednego, nie? A 0,5? To ile to jest? Połowa dodać połowa? Jedna piąta? O kurde, to jest za ciężko. Trudno się trafiło. 1,4. Nie mam pytań. Jak się mówi prawidłowo? Wieczne czy wieczne? To są dwie różne rzeczy, no. Nie, to są dwa inne słowa. No co? Wieczne, czyli coś, co
może trwać cały czas lub jest cały czas, a wietrzne to jest zjawisko po prostu, kiedy wieje wiatr, jest wietrznie. Tak, wieczne czy wieczne? Wieczne. No przez te, wieczne. Wieczne. A czemu nie to drugie? Nie wiem, dysleksję mam w sumie, ale bym powiedział, że wieczne. A dobra, tego ma dysleksję, to można zaliczyć, że nie jest głupi. Wieczne? A czemu nie wieczne? No nie wiem, tak bardziej wieczne pasuje. Nie wiem. Dawna nazwa tak naprawdę Niemiec. Tak, to zalicza. Dawny kraj, tak. Tak, później się przekształciły w Niemcy, zgadza się. W jakie państwo się przekształciły? Jakie teraz jest państwo w tym miejscu? Austria. To były Czechy. Chuj. Viper tak dobrze szło i się bała na takim pytaniu. A Rosja kiedyś. O kurwa. To który kraj nam to zabrał? Który później się przekształcił w jaki kraj? Austria? Szwecja. Nie, to było cesarstwo austro-węgierskie. Węgry mi się na co imię. Nie wiem. Zabór jakiś podczas wojny? Nie, podczas wojny. Jakiś zabór w średniowieczu? Ale co to oznacza według ciebie zabór? What? Jakaś grupa etniczna? What? To jak na nich mówiliśmy? Zaborzanie? Prusowie? Nazwij pierwiastki wchodzące w skład H2O. H to był wodór, 2 to 2, a O to orgazm. Wodór i tlen. Tak. Woda i wodór. Woda i wodór. Woda i tlen. Wodór i woda. Na imię jest... H2O. Wodór i woda. Nie. Powietrze? Tlenek powietrza? Tlenek powietrza! O kurwa! Tlenek powietrza! Jony jest kurwa Tonym Starkiem, wymyślił nowy pierwiastek! Tlenek powietrza! Nie ma powietrza. Nowe rzeczy. Woda oraz... Woda. Może oraz powietrze, tlen, nie? Jezus! O kurde! Nie ma takiego pierwiastka kurde. Co to za kraj? Nie ma takiego. Jak patrzę na tą mapę i mówię, co to kurwa za gówno? Nie ma takiego. Nie ma takiego kraju. No właśnie, tak kurwa obserwuję, tak mówię, co się kurwa susi? Jest to. Tak patrzę, kurwa, myślę. Liczne. Francja. Francja jest o tu. A, czekaj. 7-1-2-1-3-2-1-3 GG. Portugalia? Nie. Shit. Tak nie wygląda mapa. Tak, jestem tego pewna. Jest nie tak. No bo w ogóle cała ta część. Nie, w ogóle wszystko jest nie tak. Tak? No. Opowiadaj, co jest nie tak. A nie, dobra, tylko to. Ona wie, co dzwoni, ale nie wie, w którym kościele. Nie wiem, Afryka. Nie, no tu mamy mapę Europy, to, który, to jaki to jest kraj? Polska. Panie. Holandia? Kanada? Hiszpania? Aktualnie w życiu mega stoję w miejscu, bo nie wiem, czy starać się o otwarcie jakiegoś biznesu w mega młodym wieku, czy starać się rozwinąć skrzydła muzyce. I co ja mam ci powiedzieć, wariacie? Podążaj za marzeniami? Musiałbym wiedzieć, jaki biznes i jaką robisz muzykę. Nie. Czy ty mi powiesz? To jest Portugalia? Hiszpania. Bo nie wiem, ja mam Portugalia. Po prostu interpretować tę wiadomość, jakby Francja? Po prostu. Francja jest tu. Francja jest tu. No Włochy to nie są, Włochy są tu, tak? Nie. Nie, tu. A, tu. Kto stworzył postać Wiedźmina? Jak on się nazywał? Sapkowski. Sapkowski. Tak jest? Jacek... Rozenek! Wiedźmin sam się z siebie stworzył. Mi się wydaje, że ten chłop chciał powiedzieć Jacek Rozenek, bo Jacek Rozenek dubbingował Geralta w Wiedźminie trzecim. No nie pamiętam. Ale to jakby nie takie jest pytanie. Wiedźmin sam się z siebie stworzył. CD Pro... nie. To... Widzowie, on chyba myśli, że książka jest na podstawie gry. To na początku Wiedźmin to była książka. O, dobra, nieważne. Zwracam honor. No i ją napisał, nie mam pojęcia. Aha. Nie, jest jedna osoba odpowiedzialna za powstanie postaci Wiedźmin. Jego rodzice. Jędrzejczyk? Nie. Co, kurwa? Nie. Nie wiem, ale tak, Andrzej. No wiadomo, Andrzej musiał stworzyć Wiedźmina. Przeiteruj słowo zwycięstwo. Z, w, y, cy, i, e, z, t, w, o. Z, w, y, c, i, e, s, t, w, o. Dobrze? No. Z, w, y, s, s, t. Z. Kurwa, ja muszę. Nie, czekajcie. Można gdzieś zamówić? Ring, girl, cena. To jakiś hentai? Oh shit, to nie. Chciałem po prostu sobie wynająć taką panią, co mi będzie przynosiła za każdym razem Oscara, jak łykacie moje bejty. Ja będę mówić tak. Super gra aktorska, Ryu. C, I, E, Z, potrzebuję takiej babeczki. Z, C, I, M, S, T, W. Pan, kto to jest? Kurwa, jak on się nazywał? Czekaj.
Leopold Staw! Wygląda na mafioza jakiegoś, ale nie. Nie no, to jest, kurwa. On się nazywał... Na D. Robert Dmowski, albo Radek? Jakie są imiona na R? Roman. O, Roman Dmowski! Roman Dmowski. Roman Dmowski. Kurwa, Radek! Powiedziałem, że to Hitler, ale pewnie nie. Adolf... O nie! Nie! Robert i chuj. Jego brat, bliźniak. Musiałem sobie przypomnieć, jak on się nazywał. Charlie Chaplin? Ale wiecie co, i tak nie śmiejcie się, bo wy teraz dobrze, że pamiętacie, ale pamiętajcie o tym, widzowie, że jak wezmą to zdjęcie, to jak wy będziecie pisać sprawdzian z historii albo maturę z historii, to zdjęcie będzie wyglądało, będzie całe czarno-białe i w ogóle nie będzie widać szczegółów, więc wy też napiszecie Hitler. Szkoły na zebraniach dla rodziców zbierają na papier do drukarki, ale drukarki kupują z gówna i drukują w tak niskiej rozdzielczości, że idzie się zżygać. To nie Hitler, spokojnie. Nie, od dziś parę razy tak posłyszałem. Trudniejsze. O kurde, to jest Hitler. Wygląda groźnie. No, ma surowe spojrzenie. No nie kojarzę go, ale bym powiedziała, że to jakiś Stalin. Podaj pierwiastek kwadratowy z 16. 8. 4. Pięknie. Ale no, może być ciężko. 8. 16 razy 16, no. 8. Nie chcę... Nie. 8. Tak, bo to jest 8 do potęgi drugiej. 8. Gotowy, z 16, to 16. Ja pierdolę. 16 razy 16. Ale teraz będzie liczył, pato. 244? Nie. Tak pierwiastki nie działają. What? Znaczy, że pierwiastek jest kwadratowy. Tego nie ma, się skraca, pierwiastek... Tutaj, któż to? Mark Zuckerberg. Przez niego mam słabe zasięgi na Facebooku. Bo nikt nie korzysta z Facebooka w 2K23. To jest książę Harry. O kurwa. To nie jest Elon Musk, to jest ten drugi Elon Musk. Kurde, nie wiem, to pewnie jakiś ten, polityk. Skąd? W Polsce czy za granicą? W Polsce pewnie, ale nie, to będzie z jakiej Biden. Biden, kurwa. Jakiś polityk. Z jakiego kraju? Niemcy. Albo Polska. Kolejne pytanko. Ile wynosi objętość sześcianu wokół 3 cm? 3 razy 3 razy 3 to jest 9. 3 razy 3, 27. Piękne. Nieprawda. Nie. 18. 9 centymetrów sześciennych. Nie 9. 18. Nie, a jak to obliczałeś? Jakiego wzoru użyłeś? Jest, że 6, no to 6 i że po 3 centymetry. 6 razy 3 jest. 3 co? Sześciana jest na 3 centymetry? Nie wiem co on, nie zrozumiem. 3? Nie mam pojęcia, 9? 18? Nie, jak się liczy objętość? No właśnie tutaj też jest problem. Objętość sześciana, 3 centymetry, 9. 18? A jak się liczy objętość? Edukację skończyłem już 3 lata temu, więc... edukację szkolną. To objętość... szybko ci wyleciało. Widać. 9 centymetrów sześciennych. Ja też jestem krytynem. Skończyłem edukację 2 lata temu. Ale ja się dokształcam wraz z moim Twitch chatem. Każdego dnia uczę się nowych rzeczy. Na przykład się dowiedziałem, że suchar z dupy wypuszcza te nasiona kawy arabika. Jakobs. 18. 3. No nie może być razy 3. 7? Co? Mówi się poprawnie Angola czy Andora? To są dwie różne rzeczy. O Angolii nawijał Alberto, a Andora to taki kraj. To są dwa różne kraje. Jedno tak jest w Afryce, drugie w Europie. Tak między Francją a Hiszpanią, a Andora jest na samym dole, tam koło Namibii. Dobra, ale nerd, we. Andor kojarzę do Star Warsu, przepraszam. Tak, nawet serial ostatnio powstał. A co byś obstawiła? Angola czy Andora to jest poprawna nazwa? Angola chyba. Angola, wiadomo kto. Ja w ogóle zastanawiam się, czy nie obejrzeć tego Mandaloriana, ale ja nie oglądałem nigdy Gwiezdnych Wojen, ale postać Pedro Pascala i Grogu mnie bardzo przekonuje. Anendora. To jest problem. A co to jest? Miasto. Angola? Aha. Nie no, Andora jest takie państwo na pewno, a Angola nie wiem co to jest. Nie wiem, czy jest takie słowo. To był ostatnim królem Polski. Tusk. Poniatowski. Tak. Blisko. Władysław Jagiełło. O nie, bardzo nie. Józef Piłsudski. Łoku. Prawdopodobnie był to jakiś Zygmunt, nie? Nie. To ci chodzi po głowie. Mieszko pierwszy? On nie był Kaczyński! Okay. Był pierwszym władcą, ale jeszcze nie był koronowany. Okay. A ja pytam o ostatniego. Ostatni król, tak? Bolesław? Ej, ja mam do was pytanie, widzowie, bo ja muszę zweryfikować. Czy u was w szkole na historii, jak byliście tam w mega niskich klasach podstawówki, czy wam nauczyciele od historii też zawsze tak w
robili nacisk, że Mieszko nie był królem. Królem był Bolesław, że zawsze mam tak od historii zawsze mam tak kurwa wciskali tak, że zapamiętaj ten kurwa jeden fakt. No widzę, że w większości piszecie tak. To jak ci ludzie kurwa tak często mylą Mieszka kurwa z Chrobrym? Bo oni kurwa często mylą obie te postacie. A u nas, jak ja chodziłem do szkoły, jeszcze do podstawówki, to laska normalnie mi nóż przykładała do szyi i mówiła kurwo jebana zapamiętaj, bo ci odpierdolę. Nie mówiła, to tylko żart. Wiesz o co chodzi? Mega dziwne to jest dla mnie. No wiem, która ta Bona to była? Bona Sforza. Ważne. Kazimierz wie... Dużo Jesus. Później. Dużo później? Zygmunt jakiś? Jakbym ci powiedział imię jego? Stasiu. To jaki? Stanisław Wielki. Ostatni królem Polski... Bolesław Chrobry? Nie, on był pierwszym. Aha. Nie od tej strony. Mieszko pierwszy. Nie był królem. Aha. Spróbuj z tobą, może podratujesz się. Chrobry? Nie. Co on mówił? Mówiłem, że on był pierwszym królem. Stanisław? Piszewski? Co to za flaga? Szkocja. Szkocja. Finlandia, tak? Walczyli z Brytyjczykami w pewnym momencie o swoją niepodległość. Amerykanie. To Indianie, oni walczyli z Brytyjczykami. Oni noszą takie kilty, ci panowie, tradycyjnie. Dziewczyny podglądają tyłki. O, coś widzę, że zaświeciło się. Boże, nie, teraz mam jakąś Szkocję czy coś, nie wiem. I bardzo dobrze. Tyłki facetów dużo dają, się okazuje. Ej, a to jak oni chodzą w tych kiltach, to też... To jedna, druga, to... też na przykład kłasy im wypadają na wierzch, czy nie? Tak, po prostu pytam jakby. Też im normalnie kłasy wypadają na wierzch, czy nie?